Siema wszystkim z tej strony Jarzu, witam w moim kolejnym materiale. Jako że jestem przeziębiony, problemy z gardłem, kaszel, zastępuje mnie dziś syntezator mowy. W dzisiejszym 15 filmie nagrywanym 15 lutego, mam dla was retro mecz w FIFA 15, która podobnie jak 16 jest jedną z moich ulubionych części tej gry. Aktualnie rozgrywam drugi sezon w karierze, którą wam zaprezentuję. Będzie to mój debiut w lidze angielskiej, w klubie Swindon Town, do którego przeniosłem się z polskiego Górnika Łęczna. Naszym przeciwnikiem będzie Walsall FC. Zanim rozpoczniemy mecz standardowo chciałbym prosić nowe osoby o zapoznanie się z przypiętym komentarzem na dole oraz subskrypcję dla mnie. Jestem wdzięczny za każdego nowego subę, mam już 59 widzów, brakuje tylko jednego do pełnej 60. Wszystkim wam za wsparcie serdecznie dziękuję. Tyle słowem wstępu, przed meczem pokażę wam jeszcze skład oraz naszą aktualną pozycję w tabeli. Życzę miłego oglądania, trzymajcie kciuki za wynik oraz mój szybki powrót do zdrowia. Dobry wieczór, witamy. Dzisiejsze spotkanie komentują dla państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Niestety pierwsza wiadomość jest zła. Leje na stadionie i zobaczymy, jak wpłynie to na grę zespołu. Zaczynamy ten spektakl. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Długo utrzymuje się przy piłce, ależ walka o piłkę. Ładnie odebrał. Brawo za ten odbiór. Świetnie odzyskał piłkę po tym, jak ją stracił wcześniej. I po odbiorze strata piłki. Będzie gol? Piękny gol! No uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Spójrzmy na to z innego kąta.
i pierwszy gol w tym meczu. Patrzy, gdzie koledzy. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? No strzela! Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Interesują, ależ okazja! Uderzenie? No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić. Ale bramkarz zachował się fantastycznie. Akcja skrzydłem. No, może być groźnie. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Taylor. Już blisko pola karnego. To dobry moment na centrę. Ale znakomicie! Niedokładne do gry. Brawo, piękny wolej. Obrońca interweniował, wybijając główkę. Dobrze, znakomicie! Szansa! Piłka odbija się od słupka! Powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole. Czy utrzyma się przy piłce? Tu rozpoczną grę. Znakomicie w tempo. Uderzenie w stronę bramki. Broni, ale piłka w grze. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie.
Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. Oto druga połowa spotkania. Może dośrodkowywać. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z aut. Szykuje nam się zmiana. Jest okazja. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Jest szansa, gol, no i mamy remis. Ważna bramka dająca remis w tym spotkaniu. Pięknie wycelował, nie dał żadnych szans bramkarzowi. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramę. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Strzela! Brawo! Ten gol daje im prowadzenie. Spójrz na tego gola z innego kąta. Szedłem, dobre podanie. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Dobrze się pokazał. Musi tylko ograć bramkarza. Dobra okazja. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Będziemy mieli rzut z autu. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul, pytanie, jaka będzie decyzja arbitra?
Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest przy piłce i może doszutowywać. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Ależ niesamowity atak obrońcy. Przechwyt, ale nie opanował. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Dobrze, przebił się. Jest okazja! Będzie strzelał, ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. Jest nie do upilnowania. Niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Uderzenie i mamy gola, proszę Państwa. Mimo że prowadzą, zdobywają jeszcze jednego gola, jak widzimy w powtórce. Przyjemnością oglądamy dzisiejszą grę. Zdeklasowali rywali. Spójrzmy na to z innego kąta. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Zawodnik na... Ależ ma pozycję! Jest okazja! No, brawa za tę obronę! Komicie to zrobił. Widziałem już piłkę w siatce. Głową w kierunku bramki. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto.
Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Thompson. Zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. Mecz był bardzo jednostronny. No, wystarczy spojrzeć na wynik. Tyle ode mnie na dzisiaj, subujcie, łapkujcie, komentujcie, powiedzcie co się wam podobało, co się wam nie podobało, dajcie znać co mógłbym zmienić lub poprawić. Póki nie wyzdrowieję spodziewajcie się tego typu luźnych materiałów, gdy tylko zdrowie pozwoli wrócimy, do Cyberpunka, oraz innych moich serii. Dziękuję za uwagę, na razie.